Tak, myślę, że obejrzeliśmy dwie piękne gry, tak naprawdę zawodników o bardzo wysokim poziomie światowym, tak, bo tutaj mieliśmy też Koreańczyka. Szkoda, że ta druga gra nie ułożyła się również na naszą korzyść, tak? Mielibyśmy dużą przewagę, mielibyśmy szansę, może nawet pokonania zespołu, który jest na papierze dużo silniejszy od nas, tak? Natomiast jak do tej pory jestem bardzo zadowolony z gry, z tego co oglądaliśmy, jestem zadowolony z gry Robina Devosa, który zagrał doskonałe spotkanie i po raz kolejny pokazuje, że można powiedzieć rozwinął się w naszej lidze. Początek miał dużo słabszy, natomiast w tej chwili jest naprawdę pewnym zawodnikiem i wygrywa dużo gier. No i bardzo dobra gra Michała Pajkowa w spotkaniu z niepokonanym dotąd Oksan Giunem. No szkoda, że Misza nie wykorzystał swojej szansy. No, w końcówce przy 9-9 bardzo szczęśliwie dwie akcje zagrał Oksan Giun, ale cóż, sześciu trzeba pomóc, tak? I jeżeli nadarza się taka szansa, to trzeba to wziąć, tak? Miał szansę, prowadził, zagrał doskonałe spotkanie. Zobaczymy, co będzie dalej. Przed nami trzeci pojedynek. Adrian Więcek, Jakub Kosowski. Jak powinien zagrać młodzieżowiec z Ostródy, żeby zwyciężyć Jakuba Kosowskiego? No, na pewno odważnie, tak? Myślę, że tutaj kluczem do pierwszej może zwycięskiej gry w lidze dla naszego młodego zawodnika jest przede wszystkim to, aby grał bardzo agresywnie, aby stwarzał od samego początku presję rywalowi, tak? Jeżeli będzie liczył na błędy swojego przeciwnika, to myślę, że ciężko, tak? Natomiast jeśli zagra odważnie, jeśli będzie od samego początku starał się grać w sposób nieprzewidywalny, agresywny i będzie trafiał swoje uderzenia, to myślę, że wtedy ma szansę. Dziękuję bardzo, życzę powodzenia. Dziękuję.